Oto współczesnym globalistom, kilkudziesięciu rodzinom świata, które rządzą światem, tym wszystkim, którzy całą nadzieję pokładają w pieniądzu i rządzy władzy, posiadania, dedykuję te słowa jeszcze raz, pierwszy akapit Księgi Michałesza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Ten fragment Pisma Starego Testamentu powinien być umieszczony na głównych drzwiach parlamentu brukselskiego, a później na wykonawcach woli mocodawców, czyli na drzwiach Sejmu Polskiego. W ukryciu obmyślacie zło, później je wprowadzacie. Cały szereg ustaw państwa polskiego są ukryte przed społeczeństwem, wprowadzane w ukryciu. Choćby o szkolnictwie, 95 rok. Myśleliście o cieście bożonarodzeniowym, o choince, a oni dzień przed Wigilią wprowadzili ustawę o szkolnictwie, o holizmie i neurologicznym programowaniu. No i teraz Kaziek niczemu nie winny. Wasze dziecko czemu? A funkcjonuje to, jak oni chcą i zaprogramowanie. Obmyślają już cały szereg praw antyludzkich, które wprowadzają. Parę lat, rok temu czy dwa, o zabieraniu dzieci w prawo Polsce funkcjonuje, o ograniczeniu wolności rodzica po kolei. To wszystko na razie wprowadzone, ferment społeczny, nikt tego nie wycofuje. Za kilka lat przyjdzie ciebie adwokat, pokaże ci ustawa z tego, a tego dnia, z tego, a tego. Nie będziesz miał dziecka ani majątku. Wszystko to Bóg wiedział, przewidział, dlatego przestrzega. Stąd też śmieją się ze Starego Testamentu, że jest to księga krwi, żądzy, nienawiści i klątw. Nie, nie, nie. Jest to księga mądrości Boga. A metodę klątw, żądzy i nienawiści tylko wlej w swoje człowieczeństwo na płaszczyznę grzechu. Wyczyścisz siebie bardzo szybko. Trzeba wszystko w pięć wyciąć. Wtedy zrozumiesz dopiero, o co Bogu w tym wszystkim chodzi. Stąd też, gdy świta poranek, wykonują te zamysły. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Jestem ciekaw, kiedy uderzą w polskie lasy znowu. Jak to sprytnie mówią, państwowe lasy. Hej, rządzący, a was, wy to co? Nie Polacy? Prywatyzacja państwowych lasów. To mówi Polak, który rządzi narodem? Że to są polskie lasy, nasze. Ty wracaj do potomków Hazarów i tam się z nimi trzymaj na stepach Kazachstanu czy Uralu. Ale tu są polskie lasy. Tu nie są państwowe lasy. Polskie. One nigdy nie były państwowe. Były szlachty, magnatów, chłopów. Były kościoła. Ukradliście wszystko w imieniu prawa, które stworzyliście dla swoich potrzeb masońskich, a dziś nam mówicie o przestrzeganiu prawa. Jakiego? Barbarzyńskiego. Polacy, wiele z tych prawa w sumieniu nie obowiązuje, bo one są antyboże i antyludzkie. A wy jak naiwniacy schylacie głowę. Przed kim? Gdy pożądają domów, to je zabierają. Przyglądnijcie się, ile narodów obcych ma na ziemi polskiej roszczenia do domu. I biorą. Ci chcą 80 miliardów dolarów, ci chcą kamienice. No, my Polacy co mamy? Przez wieki nas okradano, niszczono. Za chwilę wam wprowadzą podatek katastralny i na pewno polecicie i będziecie płacić. A okradają was VAT-ami, dodatkowymi podatkami non-stop i to, coście jeszcze potrafili sami im wyrwać, to jeszcze wam do tego się przyczepią. Przypominam,
Już ta moja siwizna pokazuje pewien mechanizm, którym byłem edukowany. Najpierw, żeby pobudzić nienawiść do kościoła, by nie miał kto Polski bronić. Taki był pleban niedobry. Dziesięcinę brał biednemu chłopowi. Dzieci, to było tak, bo tak nam tłumaczył historyk. Było 10 krów, to pleban przed patykiem wybierał najładniejszą. Boże, jak ja bym chciał, żeby dziś rząd polski przyszedł do mnie i z 10 części wybrał najlepszą część dla siebie. I dał mi święty spokój. Wszystkim nam. Dzieci, było 10 snopków zboża. Pleban nic nie robił, tylko mu brzuch rosnął, bo tak mi tłumaczono, i najtłuściejszy snopek, taka była dziesięcina, takie to było niesprawiedliwe dla polskiego chłopa. A wy dzisiaj dajecie 7 krów, 7 snopków i mówicie, że cudowny system. A przygotowują zabranie 8 snopka. A później wam mówią, że wam wezmą wszystko i dadzą wam taki snopek, że będziecie całkowicie wolni. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem. Czyś do dzisiaj nie dokonuje na naszych oczach? Nagadali rolnikom polskim. Super dobra koniunktura, biznes plan. Kupujcie holenderskie, niemieckie traktory, kombajny, bo cena mleka, obliczyli biznes plan, jest złoty 20, będzie miał 40 krów, za 30 lat wszystko to pospłacasz. No dobrze, uzgodnili biznes plan, nagadali chłopu, to bądźcie honorni i utrzymajcie umowę. Ale za pół roku mleko, pyk, 60 groszy. No i co ma chłop robić? Wiesza się. A jak się nie powiesi, to przychodzi urzędnik i bierze jego dobytek, jego samego wraz z jego domem. Ale ten autor Pisma Świętego był głupi łop, nie? Ten miliard. Przyglądnijcie się. I dzisiaj ile tysięcy, dziesiątki tysięcy Polaków z całym dziedzictwem swym jest oddane w niewolę. Banków, polityków, powiązane ręce. Dlatego słuchajcie, złodzieje, oszuści, barbarzyńcy, oto Pan zamierza zesłać na to pokolenie niedolę, mówi prorok Michałasz, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. Był czas Piłsudczyków, gdzie chodzili dumnie po ziemi polskiej, wszystko im zabrano. Był czas komunistów, już pamiętam, część was pamięta. To się wydawało, że to są chodzące palie. PZPR, PPR, przewodniczący, nie wiadomo kto jeszcze, Rada Miasta, wszystko ocalenie, to chodziły koguty, no i co? Gdzie te koguty są? Ani jednego nie ma. To samo na te pawie współczesne spadnie z ręki Boga. Będzie to czas nieszczęścia. Tylko dramat na czym polega? Że i ci uciskani, że i ci prześladowani, ci, którzy zostali wzięci w niewolę wraz z całym swoim domem i dziedzictwem, oni też będą cierpieć. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc, jesteśmy ograbieni do szczętu. Kiedyś naród się przebudzi, ale wy bogaci, mający rządę, władzę, sposobicie się. Uzbrojona superpolicja. Miały być straszne rozruchy na euro. No, gdzie się to działo? A o kilka tysięcy, grube, albo nie kilkanaście, powiększona polska policja. Uzbrojona w nowe sprzęty, w nowe fale, które kładą tłumy na ulicę. Całe miasta uzbrojone w szczekawki, o czym nie wiecie. No i to jak to? Ja, obywatel, który daje im podatek, bronię Polski, kocham Polskę, i mam się teraz swojego rządu bać? I on się na mnie sposobi? Czy wy widzicie chorobę? Czy widzicie, co mówi prorok Michałasz? W pewnym momencie się przebudzicie, ale będzie za późno i Bóg was zostawi, boście zostawili Boga. Jesteśmy ograbieni do szczętu. Dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma kto by go przywrócił? Polsko, twoje dobra są już
przemierzone sznurem. Dobierają się w tej chwili do rezerw narodowych, do rezerw, moi drodzy, Funduszu Przyrostu Naturalnego. Z tego biorą resztki pieniędzy, zamiast ratować naturalnie nasz naród, to robią gest pożyczki dla kogoś 8 miliardów, a nasze matki z dziećmi i rodziny całe głodują. Wzięli rezerwę z Funduszu Lasów Polskich. Skoro jest dobry gospodarz, to gromadzi. Mój tata przez długie lata kupował pole. Mieliśmy 5 pól, 10, 20, 25. Jakby on zaczął o tych 5 sprzedawać, nie wiem, 4, 3, to ja bym dziś nie był rolnikiem. Z czego ja bym się utrzymał? Kto by mnie dzisiaj bronił? Kto dziś Polskę uratuje? Dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma, kto by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Ile mamy już w Polsce ulic z kilkoma językami, nazwy po szpitalach w językach obcych. Są już narody, które się domagają urzędowego swojego języka na ziemi polskiej. Drodzy Polacy, kupujcie szufelki, miotły i szmaty do podłogi. Boście się już przyzwyczaili obcym panom na zachodzie tyłki wycierać i szorować podłogi. Teraz pozostało nam jeszcze ta czynność na naszej ziemi polskiej. A jeśli się znudzimy w tej czynności, przyjdą Chińczyki, a was wyekspediują i znikniecie z mapy świata, jak na ziemi polskiej zniknęli Jadźwingowie, Prusowie, Lędzianie, inne ludy, które nie umiały myśleć o sobie. A nie liczcie na sąsiadów, na Rosję, na Niemcy, na Amerykę, na Francję, na Anglię. Wasze dzieci się już nie będą uczyły historii XX wieku, więc już się nie uczą ponoć. W związku z tym nie wiedzą, co to jest oszust angielski, co to jest słowo Francuza, co to jest obietnica amerykańska. I znowu przyjadą wam, że wam pomogą. Nie, nie, nie. Spełni się to, co mówi prorok Malachiasz. Michał, przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana. Nikt cię, Polsko, bronić nie będzie, bo od 200 lat naprawdę nikt cię nie broni. Tylko cię wykrwawiają, szabrują i w coraz większą niewolę, moi drodzy, wprowadzają.